Cześć, witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Cieszę się, że Was widzę. Skoro już tu trafiliście, to albo jesteście moimi subskrybentami, albo chcecie coś kupić dla znajomego wędkarza. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku świetnie trafiliście. Zarówno ja, ale też wszyscy wędkarze, których znam, wszyscy wędkarze, których pytałem przed nakręceniem tego materiału o to, co lubią dostawać, no cóż, my, wędkarze, lubimy dostawać rzeczy praktyczne. Takie, które przydają nam się nad wodą. Coś, co pozwala nam spędzić czas milej, dłużej, w komfortowych warunkach. Coś, co naprawdę jest pod ręką wtedy, kiedy tego potrzebujemy. A co to konkretnie może być? No to właśnie dzisiaj o tym Wam powiem. O rzeczach, które kupiłem za własne pieniądze, bądź które dostałem w prezencie. I które wożę ze sobą zawsze, zawsze mam je pod ręką, jestem z nich bardzo zadowolony i po prostu sprawdzają się. Chcę zaznaczyć, że ten materiał nie jest żadną reklamą. Nikt mi nie zapłacił za to, żebym przedstawiał produkty, które będę Wam pokazywać. Nie sponsoruje tego materiału żadna marka, żaden sklep wędkarski bądź jakikolwiek inny. Także to, co dzisiaj usłyszycie, co zobaczycie, to jest taka garść doświadczeń moich ode mnie dla Was. Zacznę od rzeczy nieoczywistej dla każdego, która dopiero po czasie może się komuś nasunąć na myśl, jakiemuś wędkarzowi chociażby. Tak było też ze mną. Zacznę od króciutkiej anegdotki. Nie wiem, czy wiecie, ale biwakując w Bieszczadach, ciężko jest o dobrą kawę. Po wyjściu z namiotu kiedyś znaleźliśmy się w takiej sytuacji z Bartkiem, którego serdecznie pozdrawiam, że właśnie chcieliśmy się z rana napić kawki, żeby wrócić do żywych. Poszliśmy na stację benzynową, która była w pobliżu, a tu ząk, nie ma automatu do kawy, nie ma kawy w saszetkach, nie ma kawy w ogóle, dramat. I dlatego po pierwsze, żeby móc sobie kawkę wypić ciepłą, ale też, jak się okazało, żeby móc smacznie zjeść coś ciepłego nad wodą, co nieraz ratuje nam morale i co pozwala po prostu, zwłaszcza w takich zimnych porach roku, posiedzieć dłużej, ale też zawsze, jak się dłużej siedzi na rybach, to warto po prostu coś sobie zjeść, przyrządzić i zjeść, to cieszy, to smakuje, nad wodą wszystko smakuje lepiej. Dlatego jako pierwsza propozycja prezentu dla wędkarza, ale też dla wędkarza rzeczy, która w ekwipunku koniecznie powinna się znaleźć, kuchenka turystyczna. Kochani, jeżeli chodzi o konkrety, jaki to jest model, napiszę Wam w opisie filmu, niemniej nie jest to takie istotne. Co jest istotne, jeżeli chodzi o taką kuchenkę? Dla mnie istotne jest przede wszystkim to, aby położone naczynie było stabilne. Słuchajcie, są takie trendy wśród kuchenek turystycznych dla ludzi, którzy zabierają je w wędrówki po górach, lasach i tak dalej, aby były możliwie małe i lekkie. W stosunku do wędkarzy niekoniecznie ten trend jest jakoś w 100% wskazany. Tutaj ta solidność konstrukcji, stabilność stawiałbym na pierwszym miejscu. Dlaczego? Ponieważ wędkarze w większości przypadków nie będą takiej kuchenki turystycznej nosić ze sobą w kamizelce, w plecaku. Raczej będą ją mieli w samochodzie schowaną i po prostu kiedy sobie zrobią przerwę w wędkowaniu, to sobie ją wyjmą i wtedy sobie przygotują nad wodą to, co tam sobie zabrali do jedzenia i wierzcie mi lub nie, ale zawsze na wypadach wędkarskich taka kuchenka robi robotę i no niezliczoną ilość razy ratowała humor, kiedy ryby nie chciały brać. Zimno, paskudnie, leje, wieje. Słuchajcie, pełny relaks. Nie wiem, czy słyszycie, leje. Nie wiem, czy widzicie, ale się tu leje w namiocie nam. Także jest grubo, na pewno jutro połowimy. Jest fajna atmosferka. Pomidorka? Pomidorek. Znowu mi się leje na plecy. A człowiek by jednak posiedział na rybach, bo na przykład pojechał gdzieś daleko.
I wtedy to jest jedyna w zasadzie opcja, która jest w stanie poprawić troszeczkę humor, podnieść nastrój. No i co? I uratować humor, żeby łowić dalej i wrócić do domu trochę bardziej zadowolonym. Bo nawet jeżeli ryba nie weźmie, to usmażona nad wodą jajecznica, przygrzana zupka, ugotowane jajka, cokolwiek, przysmażona kiełbaska, wszystko co sobie przygotujecie nad wodą będzie smakowało wybornie. Kuchenka, którą ja akurat mam, jest zaopatrzona, jak widzicie, przeze mnie w spory kartusz z gazem. Jest on dosyć duży i wystarcza mi naprawdę na cały sezon w zasadzie takiego okazjonalnego, raz na kilka tygodni gotowania w warunkach polowych. Przygrzewam potrawy bądź robię je od podstaw, jakieś proste rzeczy. Zarówno siebie, ale też dla kolegów często i spisuje się to świetnie. Moja kuchenka turystyczna jest zaopatrzona w taki zapalnik tutaj. To jest ten kwadratowy guziczek. I po prostu nie muszę pamiętać o tym, żeby mieć na podorędziu jeszcze gdzieś zapalniczkę, zapałki. Wystarcza mi ta kuchenka. Jak ona działa? Po podpięciu kartusza z gazem tutaj się reguluje, odkręca gaz, przekręca się tą dźwignię, reguluje się mniejszy, większy dopływ tego gazu, zapala się i kuchenka już wtedy pali się i grzeje. Metal, z którego jest zrobiona, bardzo, bardzo szybko stygnie, dlatego już po chwili można ją bezpiecznie schować do samochodu i jest świetnie. Naprawdę nie bez przyczyny na miejscu pierwszym u mnie kuchenka turystyczna. Słuchajcie, kuchenka turystyczna to jest wydatek rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jak na wędkarskie potrzeby w zupełności modele do 100 złotych bym polecał. Oczywiście, jeżeli chcecie wydać z jakichś względów więcej pieniążków na prezent dla wybranego wędkarza, to kupcie bądź wyższy model jakiejś renomowanej marki, bądź po prostu do takiej kuchenki dokupcie jeszcze zestaw naczyń turystycznych. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jakimś wybitnym. Warto się zasugerować na pewno filmami youtuberów obracających się w temacie bushcraftu i tam sporo ciekawych recenzji, porównań znajdziecie. Niemniej większość tych kuchenek jest bardzo prostymi konstrukcjami, nie ma się co w nich praktycznie zepsuć i po prostu spełniają swoją rolę. Okej, kuchenka turystyczna to taka pierwsza rzecz, którą bym Wam polecał. Nie bez przyczyny, tak jak powiedziałem na pierwszym miejscu, jeżeli wędkarz, którego znacie, którego lubicie, któremu chcecie sprezentować coś, nie ma jej, to koniecznie. Jemu może nie przyjść do głowy taki prezent, ale jak go dostanie, to będzie się przydawał, przekona się do niego bardzo szybko i po prostu będzie to trafiony prezent. A kolejnym trafionym prezentem będzie przyzwoity scyzoryk albo nóż. Słuchajcie, Bieszczady to nie żarty, należy liczyć się ze spotkaniem z wilkiem, z niedźwiedziem. Trzeba być na to przygotowanym. Tutaj mam scyzoryk marki Victorinox. Ten scyzoryk jest ze mną kupę lat, konkretnie 23 lata. 23 lata jest ze mną ten scyzoryk i bardzo go lubię. Jak do tej pory go nie zgubiłem, wszystko działa, ma sporo tutaj narzędzi. Jeżeli się zdecydujecie na taki prezent, to kupcie właśnie Victorinoxa albo cokolwiek innego, ale renomowanej firmy. Coś, co po prostu jest naprawdę solidnym gadżetem i będzie służyło lata, a nie wysiądzie przy pierwszej, lepszej okazji.
Lepiej jest czasami, wiecie, kupić mniej, kupić jedną rzecz, a porządną, niż wypchać tę paczkę prezentową jakimiś akcesoriami wątpliwej jakości. No sami spójrzcie, jest tu tych narzędzi całkiem sporo. Nie będę wymieniał. Każdy z tych scyzoryków ma pulę możliwości, którą się wykorzystuje. Na pewno przyzwoite ostrze to jest podstawa. Otwieracz do piwa czy do konserw. Do wina też może być. Takie szczypczyki całkiem spoko. Co tu dużo mówić? Dobry scyzoryk nie jest zły. Victorinox to jest klasa sama w sobie. Nie kosztuje to koszmarnych pieniędzy, jak za świetną jakość, którą oferuje, także gorąco polecam. Jeżeli zaś chodzi o noże, to ja osobiście mam taki oto nóż marki Mora, skandynawski. I jeżeli chodzi o Morę, to jest to produkt, który oferuje doskonałą jakość za bardzo rozsądne pieniądze. Proponowałbym kupić nóż, który ma ciut większe ostrze, będzie wielozadaniowy, który ma sztywną kaburę, pochwę z mocowaniem do paska. Wtedy wędkarze, korzystając z niego, nie zgubią go prawdopodobnie, będą go mieli przy sobie na wędkarskiej wyprawie i po prostu, kiedy masz nóż przy sobie, to on się przydaje po prostu. Do pocięcia drewna, do naostrzenia patyka na kiełbaskę, kiedy jest ognisko, do wyfiletowania ryby, wypatroszenia, jeżeli ktoś taką rybę chce zabrać do domu, do naprawdę wielu innych zadań również. Nóż to jest taka podstawa i szczerze mówiąc, jeżeli o mnie chodzi, to ja zdecydowanie częściej zabieram ze sobą nóż niż scyzoryk i to jest naprawdę dla każdego faceta bardzo fajny, no nie chcę powiedzieć gadżet, to jest bardzo przydatne narzędzie, to jest coś, co, z czego się korzysta. Nóż to jest naprawdę dobry wybór, pod warunkiem, że będzie przyzwoity, że będzie zrobiony z dobrej stali i tutaj również polecam poszperać w internecie, poczytać recenzje i poszukać czegoś solidnego na miarę budżetu, którym dysponujecie, który chcecie przeznaczyć na prezent. Jeżeli chodzi o Morę, to tutaj za kilkadziesiąt złotych, za 100 złotych, za 200 złotych kupicie naprawdę kawał świetnego noża, także gorąco polecam. Kolejnym prezentem, który świetnie odda swoje zasługi nad wodą bądź w drodze na ryby, jest taki oto kubek termiczny, taki bądź podobny. Jakiejkolwiek marki, byleby trzymał rzeczywiście ciepło. Nie polecam tych najtańszych produktów. Fajnie jakby tutaj miał jakąś taką gumowaną nakładkę, żeby się to fajnie trzymało w dłoni, był stabilny. Żeby tutaj wszystko funkcjonowało dobrze, jeżeli chodzi o ten mechanizm, szczelny ma być przede wszystkim i w prosty sposób jedną ręką powinno się go obsłużyć. Także słuchajcie, nie ma wielkiej filozofii. Prosta rzecz, niedroga w większości przypadków. Oczywiście też można znaleźć różne modele w różnej cenie. W zależności od preferencji, od budżetu, znajdziecie z pewnością coś dla siebie. Jeżeli chodzi o ten, to mam go już kupę lat. I poza tym, że delikatnie uszczelka już siada i co można naprawić, co można wymienić, to naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Niezliczoną ilość razy korzystałem i jeszcze będę korzystał. Dobrze trzyma ciepło i to jest zwłaszcza praktyczna rzecz, jeżeli chce się napić wędkarz w drodze na ryby, bądź właśnie w czasie powrotu z ryb, jeżeli chce sobie zrobić przerwę w rybach i w samochodzie trzyma sobie taki kubek termiczny z ciepłym napojem, kawką, herbatką, często ratuje to nastrój. Natomiast do plecaka można sobie spakować na przykład większy termosik. I w trakcie późnojesiennych, zimowych bądź przedwiosennych wypadów na ryby, to jest naprawdę złoto. W trakcie letnich zasiadek nocnych
Naprawdę gorąco polecam, też większy termosik z czymś ciepłym do wypicia, świetna rzecz. Także no, to druga opcja, jeżeli chodzi o termosy. A jeżeli obdarowywany przez Was wędkarz ma zarówno taki kubek termiczny, jak i termos, to możesz mu jeszcze sprawić termos taki obiadowy. Większy trochę, dobrze trzymający ciepło, nadający się do przechowywania różnych potraw, jakiejś zupy, ryżu z sosem i mięsem chociażby, tego typu rzeczy. Każdorazowo te termosy oczywiście można podgrzać, wlewając do środka wrzątek i później wylewając go, metal już jest nagrzany w środku, ciepła potrawa bądź napój do środka i naprawdę spełniają swoje zadanie. Taki termos obiadowy, tutaj miseczka, a tutaj łyżeczka skitrana bardzo sprytnie. Słuchajcie, praktyczna rzecz, spełniająca swoje zadanie. Naprawdę gorąco polecam, zwłaszcza dla tych wędkarzy, którzy mają wiele ręce do gotowania, którzy wiecie, że nie będą sobie sami na przykład na tej kuchence turystycznej przyrządzać czegoś. Być może dla niektórych lepszym rozwiązaniem będzie taki termos obiadowy. Kolejną opcją, która z pewnością przyda się każdemu prędzej czy później, jest latarka, tak zwana czołówka. Dlaczego czołówka? Łatwo się domyśleć. Oczywiście taką latarkę zakładamy na czoło i mamy wtedy dwie ręce tutaj do dyspozycji. Możemy coś robić, na przykład holować wielką rybę w nocy, a latarka będzie świecić i dawać nam pogląd na to, co się dzieje pod naszymi nogami, chociażby, żeby nie wywinąć orła. Ale też jeżeli będziecie czegoś szukać w kamizelce, w plecaku wieczorem, jeżeli ten wędkarz będzie musiał nawet sobie koło w samochodzie zmienić wieczorem, bo coś pójdzie nie tak, jeżeli coś w samochodzie będzie musiał znaleźć, no to słuchajcie, czołówka to jest naprawdę świetna sprawa. Ja zawsze w samochodzie ze sobą wożę, już nieraz się przydała i gorąco polecam. I tutaj warto sobie poczytać na temat czołówek, recenzje, porównania, wybrać taką, która będzie solidna. Przy okazji każdego z tych produktów o tym mówię. Tutaj również jest to szczególnie ważne. Jeżeli chodzi o wędkarzy, fajnie, jeżeli taka czołówka miałaby regulowaną intensywność świecenia. Nie jest potrzebny nie wiadomo jaki snop światła. Zazwyczaj wędkarze, którzy łowią wieczorami, starają się ograniczyć to światło, żeby nie płoszyć ryb, ale jednak wiecie, jeżeli będą mieli większy zakres mocy, na pewno prędzej czy później z tego skorzystają. Także latarka czołowa, no chyba nie będę musiał tutaj tłumaczyć sytuacji, w których może się przydać. Jest ich naprawdę sporo. Ha. Którędy teraz? Cholera wie, chyba tamtędy. Jeżeli natomiast żaden z poprzednich prezentów nie wchodzi w rachubę z jakichkolwiek względów, bo na przykład wędkarz, któremu chcecie dać podarunek, ma już to wszystko, to zawsze trafionym wyborem będzie solidna, spora paka, skrzynia na wędkarskie akcesoria. Ja osobiście posiadam taką. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mieszczą się pudła, w moim wypadku z przynętami, z jakimiś główkami jigowymi, haczykami. Nie musicie wiedzieć, co jest. Musicie wiedzieć w każdym bądź razie o tym, że naprawdę spełnia swoje zadanie i podejrzewam, że każdy wędkarz na swój sposób bardzo dobrze zagospodaruje taką pakę. Jeżeli chodzi o tego typu skrzynie wędkarskie, to polecam Wam produkty renomowanych marek. Mogę dwie wymienić, takie, które z czystym sumieniem w ciemno można polecić. Jedna to Versus, a druga Plano. Versus i Plano. To możecie sobie wygooglować, sprawdzić na Allegro czy gdziekolwiek indziej. I produkty tych marek naprawdę będą solidne i kupę lat wytrzymają, sprawdzą się. A wędkarze poukładają sobie wszystko tak, żeby mieć porządek, żeby mieć wszystko pod ręką i żeby z tego korzystać. Świetna rzecz, naprawdę.
i cieszy. I wierzcie mi, że układanie przynęt wędkarskich, akcesoriów w długi wieczór, jesienny, zimowy, to po prostu działa też odstresowująco na wędkarzy. To jest taki rytuał, także naprawdę trafiony prezent. A jeżeli ta skrzynia nie wchodzi w rachubę, jeżeli Cię nie przekonała, to po prostu wybierz się do dużego sklepu wędkarskiego gdzieś w okolicy i spraw temu wędkarzowi bon podarunkowy. Za taką kwotę, jaką wybrałeś, jaką przeznaczyć chcesz na ten prezent, po prostu kup bon i już wędkarz sam sobie wybierze, co tam mu jest potrzebne, na co te pieniążki chce wydać. I to każdorazowo będzie trafione. Wędkarz spożytkuje sobie, dopłaci w razie potrzeby i będzie miał to, co chce. Tutaj niestety odpada ten element niespodzianki i element takiej, wiecie, tego błysku w oku, tego miłego zaskoczenia przy rozpakowywaniu prezentu i oglądaniu z każdej strony, z lewej, z prawej, tego nowego gadżetu, tego przedmiotu, który schowany jest w paczce. To jednak ma swój urok, ale jeżeli nie wiecie kompletnie, co kupić, no to bon podarunkowy to jest coraz częstszy wybór i to jest sprawdzony, to jest dobre rozwiązanie, wiecie? To jest dobre rozwiązanie, jeżeli naprawdę nie wiecie, co kupić, albo jeżeli macie na przykład bardzo mało czasu, nie możecie oczekiwać na przesyłkę, wybierzcie się do dużego sklepu wędkarskiego, nie do małego. Dlaczego? Tak, żeby był jakiś wybór w tym sklepie, żeby ten wędkarz, wybierając się z bonem, mógł sobie po prostu od ręki coś wybrać. Jeżeli nie ma dużego sklepu wędkarskiego w waszej okolicy, to również polecam po prostu wybrać bon do Decathlonu i tam też wędkarz dla siebie sporo rzeczy znajdzie. Na przykład jakieś ciepłe ubrania, cokolwiek, co go tam będzie interesować. Kochani, co Wam jeszcze polecam zrobić, kiedy przygotowujecie prezent dla wędkarza, a sami nie jesteście wędkarzami i nie macie o tym bladego pojęcia? Zapytajcie jakiegoś kolegi, przyjaciela, z którym jeździ często na ryby, czego mu brakuje, o czym mówił, że chciałby mieć, jakie ryby łowi, ten kolega wie najlepiej, jakie ryby łowi, gdzie jeździ, jak łowi, czego mu potrzeba. No i po prostu dobrze Wam podpowie, także to jest najlepszy możliwy trop. Kategorycznie odradzam Wam wizyt w sklepach wędkarskich z pytaniem kierowanym do sprzedawcy, że chcecie kupić prezent, ale nie wiecie co i co by on Wam zaproponował. Powiem tak, byłem świadkiem takich sytuacji i byłem przerażony tym, że w 3 na 4 takie sytuacje to było wciskanie kitu, wciskanie tego, co leży i kurzy się na półkach sklepowych i nikt nie chce tego kupić, bo po prostu się nikt na ten haczyk nie złapie, a Wy się złapiecie, bo nie macie rozeznania w temacie. Unikajcie tego typu sytuacji. Oczywiście są sklepy, w których naprawdę są świetni i uczciwi i etyczni sprzedawcy, ale niekoniecznie na takiego musicie trafić, także tej sytuacji unikajcie totalnie. Odradzam Wam też zakup wędek, kołowrotków, przynęt. Absolutnie. Dlaczego? Bo to bardzo, bardzo, bardzo taki szczegółowy temat, wymagający wiedzy dotyczącej tego, jakie łowiska, jakie ryby, jakie techniki stosuje ten wędkarz i jakie ma indywidualne upodobanie. Naprawdę żaden sprzedawca, najbardziej merytoryczny, najbardziej taki, wiecie, z otwartymi rękoma do Was wychodzący, choćby miał dobre intencje i polecał Wam świetny sprzęt, który się doskonale sprzedaje, z którego większość klientów jest zadowolona, no cóż, jeżeli chodzi o wędkę, niekoniecznie to trafi w gusta tego konkretnie wędkarza, którego chcecie obdarować. Z wędką to jest trochę tak jak z samochodem, to jest trochę tak jak z ubraniem. Jednemu się podoba to, drugiemu co innego i trafić w gusta tutaj czasami jest naprawdę bardzo trudno. Szkoda ryzykować często naprawdę sporych pieniędzy. Absolutnie odradzam kupowanie wędek, kołowrotków, które mają bardzo złożone specyfikacje techniczne i łatwo jest się pomylić, kupić kołowrotek nie do tej metody, którą preferuje wędkarz, którego chcecie obdarować. Nie przyda mu się na nic, będzie leżał i się kurzył, albo po prostu nie wytrzyma takich obciążeń, które ten wędkarz będzie mu narzucał, zepsuje się,
Po co? Doradzam Wam gorąco, z całego serca, zanim coś kupicie, rzućcie okiem na internet, porównajcie sobie ceny w różnych sklepach tego konkretnego produktu, poszukajcie jakichś okazji cenowych, sprawdźcie za każdym razem w porównywarkach cen, na Allegro sprawdźcie, na OLX-ie i po prostu szukajcie dobrych okazji, po co przepłacać. Korzystajcie, szukajcie i kupujcie, ale z głową. Jeżeli o mnie chodzi, absolutnie zawsze nad wodą mam ze sobą nóż, mam ze sobą termos i kubek termiczny w samochodzie i mam ze sobą latarkę czołową. Te rzeczy absolutnie zawsze mam. Zazwyczaj mam też ze sobą kuchenkę turystyczną i bardzo często, zwłaszcza jak na jakieś dalekie wyjazdy, długie wyjazdy, na wakacje wędkarskie, jak się gdzieś wybieram, no to zabieram ze sobą wielką pakę wypakowaną aż po brzegi moimi ulubionymi przynętami, eksperymentalnymi przynętami, akcesoriami, wszystkim, co tylko jest mi potrzebne i co jest niepotrzebne, ale co po prostu mam ochotę zabrać. Także wszystkie te prezenty, o których Wam powiedziałem, wszystkie te przedmioty zdadzą egzamin, przydadzą się, będą służyć przez lata, ale wybierzcie mądrze, wybierzcie solidne marki, wybierzcie przedmioty, które będą z tymi wędkarzami, którzy zostaną obdarowani przez lata i za każdym razem, kiedy będą pić z tego kubeczka termicznego, kiedy będą sobie podgrzewać obiadek, kiedy będą na przykład grzybki zbierać w okolicznym lesie, bo ryby nie będą brały, to będą myśleć ciepło o Was. Trzymam za Was kciuki, obyście jak najlepiej wybrali te prezenty świąteczne, urodzinowe, imieninowe, jakiekolwiek, jaka tam okazja się zbliża akurat. Wam, drodzy wędkarze, z kolei mam nadzieję, że podsunąłem jakiś pomysł na list do świętego Mikołaja. Może coś z tych rzeczy, które omawiałem, jeszcze nie jest w Waszym arsenale, a gwarantuję na bazie swoich doświadczeń, żeby się Wam mogło przydać. Każdy wędkarz z tych przedmiotów bardzo umiejętnie będzie korzystał nad wodą. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać, co wybraliście, co kupicie. Dajcie znać też, czy korzystacie z takich przedmiotów, jeżeli jesteście wędkarzami. Gorąco Was pozdrawiam i życzę po wędkarsku połamania kija, czyli innymi słowy, samych sukcesów. Trzymajcie się ciepło. Hejka!